tym wideo pokażę Ci aż 10 super prostych finansowych lifehacków dla leniwych. Jeżeli więc chcesz mieć więcej pieniędzy, pragniesz lepiej zarządzać swoimi finansami lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Pierwszym finansowym hakiem dla leniwych jest wyrzucenie swojej karty kredytowej do kosza i płacenie tylko i wyłącznie gotówką. Płacenie kartą może i jest wygodne, szybkie i bezpieczne, ale sprawia, że często kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, pod wpływem chwilowego impulsu. Mając przy sobie kartę, mamy często gęsto wszystkie swoje pieniądze znajdujące się na naszym koncie bankowym. Kiedy posługujemy się gotówką, zakupy pod wpływem impulsu nie mają miejsca, ponieważ kiedy widzimy rzecz, która nam się podoba, a nie mamy w portfelu dostatecznej ilości gotówki, po prostu jej nie kupujemy, a dzięki temu zaoszczędzamy sporo pieniędzy. Drugim mega prostym lifehackiem jest kupowanie większej ilości rzeczy, których potrzebujemy. Tabletki do zmywarki, proszki, filtry do wody czy inne produkty, które używamy na co dzień, warto kupować w hurtowych ilościach na internecie. Wcześniej czy później na pewno je zużyjemy, a dzięki takiemu podejściu do zakupów zaoszczędzimy naprawdę sporo gotówki. Trzecim finansowym lifehackiem jest pozbycie się długu. Dług jest jak kamień, który cały czas musimy ze sobą nosić. Szybciej się męczymy i nie możemy zajść z nim tam, gdzie normalnie zaszlibyśmy bez problemu. Jeżeli więc tylko możecie, całą swoją nadwyżkę finansową kierujcie na spłatę czy to kredytu, pożyczki czy pozbycia się debetu z waszego konta. Bez tego kamienia po pierwsze będziecie mogli więcej oszczędzać czy też inwestować, po drugie poczujecie się znacznie lepiej. Czwartym finansowym lifehackiem dla leniwych jest zostanie honorowym dawcą krwi. Plusów z tego rozwiązania jest bardzo dużo. Po pierwsze, robimy dobry uczynek dla drugiej osoby w potrzebie. Po drugie, zyskujecie określone przywileje, takie jak chociażby tańsze bilety na komunikację miejską, czy też możliwość odliczeń podatkowych. Piątym pomysłem na poprawę swoich finansów jest zbudowanie dodatkowego dochodu. Może to być dodatkowa praca po godzinach, może to być handel przedmiotami w internecie, może to być w końcu zbudowanie dodatkowego źródła dochodu w sieci. Pomysłów na dodatkowy zarobek jest naprawdę masa i na tym kanale znajdziecie dziesiątki inspiracji do zbudowania sobie dodatkowego dochodu. Nawet zapisując się na mój newsletter, możecie zgarnąć darmowy e-book, który zawiera 10 pomysłów na zarabianie w internecie. Przez grzeczność nie wspominam o możliwości nabycia za grosze mojego autorskiego e-booka zawierającego ponad 100 pomysłów na zarabianie w sieci. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziecie pod tym wideo. Szóstym finansowym lifehackiem, który zaoszczędzi Wam sporo pieniędzy, jest szanowanie swoich rzeczy. Jeżeli dbasz czy to o ubrania, buty, swój samochód czy sprzęt elektroniczny, będzie on służył Ci dłużej, a dzięki temu Ty nie będziesz wydawać pieniędzy na nowe rzeczy. W tym miejscu warto dodać, że to samo tyczy się niepotrzebnego kupowania najnowszych modeli, czy to smartfonów, czy komputerów, w przypadku kiedy nasz stary sprzęt działa jak należy. Jeżeli już musicie kupić sobie najnowszy model, jaki wyszedł w tym roku na rynek, to przynajmniej kupcie go za gotówkę, a stary sprzęt sprzedajcie, czy to na Allegro, czy na OLX-ie, aby odzyskać chociaż część wydanych kiedyś pieniędzy. Siódmym pomysłem, który sprawi, że Wasze finanse osobiste wzniosą się na wyższy poziom, jest płacenie najpierw zobowiązań, później lokowanie oszczędności, a na koniec wydawanie pieniędzy na przyjemności. Niestety większość osób odwraca tą kolejność i robi dokładnie odwrotnie, wpędzając się tym samym w długi i cały czas zastanawiając się, dlaczego nie mam pieniędzy. Jeżeli więc chcecie iść tą drogą, zaraz po otrzymaniu wypłaty zapłaćcie wszystkie swoje zobowiązania, jakie macie do uregulowania w danym miesiącu, następnie przeznaczcie pulę na inwestycje, oszczędzanie lub nadpłatę innych zobowiązań, a dopiero na końcu zarządzajcie tym, co Wam zostało wedle woli. Jest to bardzo prosta, ale zarazem skuteczna technika, która oszczędzi Wam wiele przykrych sytuacji. Ósmym lifehackiem, który da Ci więcej pieniędzy, jest zarządzanie swoim czasem. Mówi się, że czas to pieniądz i oczywiście jest to prawda. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego,
i nie planuje swojego dnia, a nawet przyszłości. Przypomina to trochę dryfowanie statku po morzu, które jest miotane przez fale to tu, to tam. Każdy z nas musi mieć plan działania i nie musi być to coś wielkiego. Wystarczy kartka i zapisanie na niej 3 do 5 najważniejszych rzeczy, które mam zrobić w danym dniu. To już sprawi, że uporządkujemy swój dzień i zaczniemy działać w sposób bardziej skoordynowany. Mając więcej czasu, możemy przeznaczyć go czy to na uporządkowanie swoich finansów, budowanie dodatkowych źródeł dochodu, czy rozwój własnej osoby. Wszystko to ma przełożenie na zarabianie pieniędzy i poprawę naszego dobrobytu. 9. finansowym lifehackiem jest inwestowanie w samego siebie. Hasło tak oklepane, że niektórym z Was może zrobić się niedobrze na sam jego dźwięk, ale uwierzcie mi, że jest to najszczersza prawda. Rozwijanie swoich umiejętności, pasji, talentów czy zdolności może zaprowadzić Was do miejsc, o których nigdy byście nie pomyśleli. Aby nie szukać daleko, najlepszym przykładem jestem ja sam. Kiedyś nie umiałem montować wideo, nie umiałem prowadzić kanału na YouTubie, budować stron internetowych, pisać artykułów, pozycjonować stron www i wielu, wielu innych rzeczy, które nauczyłem się właśnie poprzez ciągłe i ustawiczne inwestowanie w samego siebie. Nigdy nie żałujcie pieniędzy na swój rozwój i nigdy nie przestawajcie się rozwijać, nieważne ile macie lat. Na naukę nigdy nie jest za późno, a najgorszym co możecie zrobić, to zatrzymać się w miejscu i przestać się edukować. 10. finansowym lifehackiem, który jest nieco powiązany z poprzednim podpunktem, jest wykonywanie wielu prac samemu. Dam Wam teraz na szybko kilka przykładów. Zamiast chodzić do cukierni, możecie sami nauczyć się piec ciasta. Zamiast chodzić do monopolowego, możecie sami zrobić sobie winko. Zamiast wołać majstra do malowania pokoju czy układania paneli, możecie zrobić to sami. Naprawdę w wielu przypadkach wystarczą dobra wola i chęci, aby zdobyć niezliczoną ilość nowych umiejętności. W sieci znajdziecie masę darmowej wiedzy na tematy, jakie Was interesują i dzięki temu nauczycie się, w jaki sposób możecie zrobić coś sami. Zyskujecie podwójnie. Po pierwsze zaoszczędzicie masę pieniędzy, po drugie zyskacie coś znacznie cenniejszego – satysfakcję z wykonanej samemu przez Was pracy. Uwierzcie mi, że ta duma jest czymś znacznie cenniejszym niż pieniądze, które oszczędzicie. Uwierzcie mi na słowo. 11. bonusowym finansowym lifehackiem jest nauczenie się liczenia. Warto wyrobić w sobie nawyk przeliczania różnych rzeczy. Dla przykładu, wiedząc ile zarabiacie na godzinę, czy na dzień, czy też na miesiąc, możecie łatwo przeliczyć sobie koszty zakupu określonych rzeczy, czy też usług. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem np. nowego telefonu za 3000 zł, a zarabiacie 3000 zł na miesiąc, czyli około 100 zł na każdy dzień miesiąca, oznacza to, że musicie pracować 30 dni, aby zarobić na Wasz nowy telefon. Mając taką perspektywę, inaczej patrzycie na świat i rozsądniej gospodarujecie swoimi pieniędzmi. Taki przelicznik możecie zastosować do nawet najmniejszych zakupów, czy to ubrań, czy innych rzeczy. Jeżeli dana rzecz kosztuje na przykład 100 zł, to musisz pracować na nią cały dzień. Czy w takim razie jest Ci ona absolutnie niezbędna do szczęścia? Możecie zastosować również schemat, który teraz ukazał się przed Waszymi oczami. Zadajcie sobie po kolei pytania odnośnie danej rzeczy. Czy dana rzecz mi się podoba? Czy jest mi potrzebna? Czy nadal będzie mi potrzebna, jeżeli kupię ją za miesiąc? Czy sprawdziłem, czy gdzieś indziej można kupić taniej? Jeżeli na którąś z odpowiedzi odpowiecie nie, po prostu nie kupujcie danej rzeczy. Znów, bardzo prosta taktyka, która jest niezwykle skuteczna. Jak widzicie, jest naprawdę sporo finansowych lifehacków, które mogą Wam bardzo pomóc w polepszeniu Waszych finansów. Jeżeli ten film dał Wam wartość, zapraszam Was do lajkowania, pozostawienia komentarza z ulubionym hakiem, jak również do podesłania wideo swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.